63 punkty, bardzo ciężko wywalczone w konfrontacji ze Stalą Brzeg. No tak, zgadza się. Pierwsza połowa pod kontrolą. Myślę, że tutaj w pełni tutaj kontrolowaliśmy przebieg meczu, aczkolwiek te drugie 45 minut myślę, że pozostawia wiele do życzenia. Natomiast w pierwszej części, skoro o niej mówimy, dwa twoje bramkowe trafienia. Kolejne dwa trafienia do klasyfikacji strzelców. No tak, to cieszy. Gdzieś tam ta skuteczność tutaj stoi u mnie na dobrym poziomie od początku sezonu i oby tak dalej. Co natomiast stało się po przerwie? Zespół gości grał w 10, wy w 11. Nie było tego widać na boisku. No tak, w przerwie powiedzieliśmy sobie, że chcemy tutaj dalej kontrolować przebieg meczu. Powinno to wyglądać tak, że my gramy w piłkę, a przeciwnik za nią biega. Niestety było na odwrót. Za słowami nie poszły czyny. Dokładnie, ale wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy. Najważniejsze były tutaj trzy punkty dopisane, także wszystko jest dobrze. Samo spotkanie widziane z perspektywy bramki. Ciężkie, na pewno ciężkie. Strzelamy bramkę, zaraz przeciwnik odpowiada. Musimy się natrudzić, żeby strzelić drugą i później mecz gdzieś jest bardzo ciężki. Przeciwnicy próbują się bronić, atakować z kontrataku. I tak wyglądał ten mecz. Zaliczyłeś kilka spektakularnych interwencji, oczywiście na czele z rzutem karnym. No tak, od tego jestem, po to trenuję i po to, jak mówię, jestem w tej bramce, żeby bronić, pomagać chłopakom. Cieszę się, że to wyszło dzisiaj w meczu. Aczkolwiek Damian Celuch uderzył całkiem silnie i wydawało się z perspektywy trybun dość precyzyjnie. Nie dość jednak. No nie dość, gdzieś tam dobrze wyczułem jego intencje, obroniłem karnego, nic tylko się cieszyć. Ale zdarzyła się również taka interwencja dość kuriozalna, prawdaż? Tak, tam gdzieś niedogadanie z zawodnikami, chcieli mi podpowiedzieć, mam nadzieję, że dobrze, piłka została obroniona, ale mógł się stać błąd.